Witam, z tej strony Norbert, czyli fan akwarystyki Jasło. Dzisiaj Wam chciałem nagrać taki filmik, jakie pokarmy podaję, bo właśnie jeszcze mi zostało może tych pokarmów suszonych i granulatów tak na 2 dni, także zamówiłem sobie paczkę i pokażę Wam, co żem tam zamówił. Oczywiście ja zamawiam granulaty i pokarmy płatkowane takie w pudełkach uzupełniających, także nie w oryginalnych pudełkach, bo to zawsze taniej wyjdzie, a ja tak szczerze mówiąc to zamawiam dość dużo tego, znaczy dość dużo, tak, starcza mi na do ponad pół roku, no do 7 miesięcy, może nawet 8 miesięcy, także jak zamówię to przez 8 miesięcy mam spokój i jakby mi przyszło kupować takie te pokarmy w tych oryginalnych pojemnikach czy w takie tych pudełkach, to zawsze to drożej wychodzi, a tak to można zaoszczędzić nawet i do 50 zł na tych pokarmach. Także zaraz Wam pokażę, jak ta oto właśnie jest ta paczka, o, przyszła, jeszcze nawet nie wiem co tu jest, dopiero zaczniemy i zobaczymy co tam. Czekajcie, wezmę sobie nożyczki, spróbujemy to otworzyć. Paczka jest dość taka konkretna. Oczywiście to z tych stron takich różnych możecie znaleźć te pokarmy uzupełniające, także na pewno jak ktoś coś poszuka, to sobie znajdzie i dopasuje, jakie mu tam będą odpowiadały te pokarmy. No i co mi tutaj jest, co mi tutaj przyszło, zaraz zobaczymy. Ja mniej więcej wiem, co żebym zamówił, ale nie wiadomo, czy to zamówienie będzie zgadzało się z tym, co ma być. Tak to właśnie wyglądają te pokarmy. Poczekajcie, ubiorę sobie okulary, bo tu tak drobno napisane, że nic nie widzę. Gdzie okularki? Dobra, teraz będziemy działać. Dobra, co tu na pierwszy rzut? To jest tak, zamówiłem sobie 2 pokarmy płatkowane, czyli ale tu nie pisze co to jest, tylko pisze 1000 ml, ale to jest taki pokarm suszony, takie to nie są niewybarwiające ani nic, tylko takie pomieszane pokarmy. Także tu jest jeden. No nie napisali co to, a już nie pamiętam jak on się nazywa. Dobra, ten jest jeden. I tutaj jest drugi. O, tu napisane jest to Malawi. Taki. Jeszcze muszę do tych płatkowanych, jeszcze muszę dokupić sobie spirulinę taką z JBL-a, bo ona jest super, a tak to tych innych nie chcę, tylko tą z JBL-a. No i tu poza tym to już idą same granulaty. Tu jest Algi Mini Granulat, to jest taki drobniutki. Przez to zamówiłem dużo tych granulatów, bo mam tych glonojadów, tych kirysków, tych kiryśników, o, kosiarki, także one były poszkodowane, bo ostatnio pokończyły mi się i jadły same te płatkowane, a tak to zawsze to spadnie na dno i lepiej. Czyli to jest jeden. Następny to jest granulat, jakiś Wells granulat. To jest też taki, możecie zauważyć. Tutaj kolejny to jest Chilit, jakiś granulat taki kolorowy, tu jest pewnie i z dodatkiem spiruliny i jakiś wybarwiający, także ja tak staram się zamawiać, jak już zamawiam to z dużą ilością spirulin te granulaty, także tutaj jest taka spirulina
Super Forte 36% spiruliny, on też granulowany pokarm, także myślę, że o, tak może będzie lepiej wam będzie lepiej widać, no nie wiem. Kolejny to jest Discus granulat wit, ten jest super. Ten jest super granulacik, jego kupuję zawsze i jestem z niego zadowolony. To są takie o pudełeczka 100 gramowe, także mi to starcza, ja tego tak dużo nie daję. Kolejnym jest D50 Plus granulat, o taki możecie sobie zauważyć, nie wiem czy to widać, czy dobrze pokazuję, zobaczę to później. Ten jest kolejny, tu następny to jest D-Alio granulat, też bardzo fajny. Te są sprawdzone granulaty, także wiadomo, ja wam powiem jedynie nazwę D-Alio granulat. Jak ktoś by chciał, to może sobie w internet wrzucić i tam jest wszystko, te parametry jego, to wszystko jest podane. A tu zamówiłem jakiś taki nowy właśnie Immuno Mini granulat, taki czosnkowany. O, i on, jego właśnie przetestuję, bo czytałem różne opinie i bardzo tam niektórzy akwarystyczni byli zadowoleni. To jest bardzo taki drobniutki granulacik, jak nie wiem czy będzie widać, ale to naprawdę taki powinien być super. Zobaczymy. Kolejna paka to jest Pro Defender, to jest ten probiotyk, to jest super. To polecam każdemu akwaryście, żeby sobie zamawiał taki ten probiotyk, bo to jest rozmiar tego granulatu. Ja mam S-kę, ale są M-ki, L-ki, także kto by chciał, to może sobie zamówić różne takie. Ten naprawdę jest fajny. Wiecie co, pokażę wam, bo powinien, że mieć oryginalne pudełko do tego. Pudełek ma dużo, ale o, to jest ten właśnie, o, i on jest, mam też inne te pudełka, o, to Malawi, co zamawiam, tu mam ten, to też zamawiam, a z tych właśnie takich, o, tą spirulinę to wam polecam, ona jest super i też można ją kupić uzupełniającą, także naprawdę warto. No i co jeszcze tutaj mam? No i tutaj jest jakieś Vega Tablet B. To też ze spiruliną, takie większe. To z myślą o tych moich glonojadach, bo jest ich bardzo dużo, także myślę, że będą zadowoleni, bo ostatnio były zaniedbane. A tak to wrzucę im 200 takie tabletki na dnę i niech sobie tam skubią. No i kolejny to będzie Algen Tablet 30% spiruliny, 50 gram takie pudełeczko. To naprawdę nie są drogie rzeczy, naprawdę tanim kosztem można to kupić. Zresztą wam mam tu rachunek, to no i tyle. O. Nie dodali żadnych gratisów. Niekiedy z niektórych tych firm jak zamawiam, to niektóre firmy są fajne i dodają te gratisy, a niektóre, tak jak widzicie, tutaj nic nie dostałem za nam. No i za to wszystko zapłaciłem 124 zł i 8 groszy, także myślę, że jak na tyle pokarmu, jakby mi to przyszło kupować w oryginalnych pudełkach, no to bym zapłacił, no nie wiem, no na pewno z 50 zł więcej, ale po co, jak można sobie tak zaoszczędzić tą kasę, a te 50 zł wydać na coś inne. No i zaraz wam przeczytam, a nie przeczytam wam, bo tak tu do, a jest. Discus granulat wild, to na przykład 100 gram kosztuje 7 zł. Później kolor granulat 8,50, ten chilit. Kolejne Malawi, to te płatki, to 11 zł. Spirulina super granulat 14,50.
na kolejny uzupełniający Tropical 1358, no to to ten, o. 1358 to jest 1000 ml, no to tego pokarmu jest dość dużo. Kolejnym to jest tabletki ten Vega Tab B, to to są te, no to to kosztuje 5 zł, no to taniutko. Później kolejna Wells Gram 100 gram tabletki, granulat uzupełniający, to który z tych, to mu się zgubią, o ten 6,50 taki woreczek kosztuje, no i to jak wsypię do takiego pojemnika, to jest prawie, o, dotąd to chodzi, także starczy. O, a tu wam pokażę, o, tyle mi już zostało tego, ostatnie, ten jeden granulat, no i płatki, także myślę, że jak na tyle granulatów, co zamówiłem i tych pokarmów, to myślę, że ta cena 125 zł jest ok. Także jeżeli ktoś by chciał sobie takie pokarmy tym rybkom kupować, uzupełniające, to warto takie kupować, bo można sobie zaoszczędzić trochę kasy, można wydać na rybki albo jeszcze dokupić jakieś inne pokarmy. Oczywiście jeszcze oprócz tego zamówię dwa rodzaje pokarmów płatkowanych, tak jak mówiłem, tą spirulinę JBL-a, to jest najlepszy pokarm moim zdaniem, jaki podaje, także ryby to jedzą z miłą chęcią. I kolejny też ten, kupuję też tego JBL-a premium, to są pokarmy takie, to jest różnego rodzaju, także te pokarmy naprawdę są super, te polecam. A tych granulatów, no to tak jak może mogliście zauważyć, to zakupiłem tylko dlatego, bo no bo mam dużo tych takich na dnie tych rybek, także o nich myślałem i przez to zamówiłem te granulaty. Także no pewnie tyle o tych pokarmach, jeszcze wam nagram może jak podaję te granulaty, jak ja rozrabiam to, żeby łatwe to były przysławialne tym rybkom. Także myślę, że kolejny filmik będzie z tego, jak ja podaję te granulaty i pokarmy tym rybkom, a jak na razie to pewnie tyle. No i oprócz tych właśnie, to jeszcze, bo te, co zamówiłem, to dodaję rano, no nie? A pod wieczór to podaję mrożonki, czyli takie, to też może nagram wam filmik, jak będziecie chcieli, także spokojnie mogę nagrać, jakie ja teraz mrożonki podaję. Dawniej to dawałem więcej tych mrożonek, ale teraz kupuję 4 rodzaje i myślę, że jest ok. Także to pewnie dzisiaj na tyle o tych pokarmach, jakie ja podaję tym rybkom. Także z tej strony Norbert, czyli fan akwarystyki Jasło. No i do następnego. Cześć.